Dzień dobry. Muszę tutaj pilnować kolejki strasznie, bo już dwie osoby mi się wbiły, a Filipińczycy to w ogóle kolejek nie uznają. Kto pierwszy, ten lepszy. Lecimy do Dumaguete nie mogę się skupić. Lecimy do Dumaguete. Wizy przedłużać. Przedłużyć wizy. Ja, Bartek i Paweł. Mamy kilka spraw do załatwienia. Musimy znaleźć firmę, która nam obije w ramki obrazy, które przywiózł Paweł, płótna. Musimy znaleźć firmę, która będzie nam drukować koszulki i kubki. Musimy ponagrywać z drona. No i w sumie to chwilę. Dobra, muszę wypisywać, dokończymy na statku najwyżej. Pierwsza próba nagrywania z kamery, trzymając w rękę GH5, jest dużo inaczej niż w GoPro. I jest dziwnie, ale jakoś to ogarniemy. Dopłynęliśmy do Dumaguete. Tak jak mówiłem, siemanko. Cześć. Tak jak mówiłem, mamy trochę spraw do pozałatwiania. No już zaczynamy od imigracyjnego, przedłużać wizy. Dokładną procedurę myślę, że nie będziemy wam podawać, to nie jest jakieś mega skomplikowane, każdy może sobie to sam ogarnąć. Doszliśmy do Immigration Office, to jest jakieś 7 minut z portu i idziemy wypełniać aplikację o przedłużenie wizy. Cały czas mamy plakaty, które Paweł przywiózł, a wygląda jak bazooka. Okazało się, że ja nie mogłem sobie wizy przedłużyć, bo ostatnim razem przedłużyłem na 2 miesiące, a nie tak jak mi się wydawało, że na miesiąc, więc nie pozwolili mi przedłużyć, bo za wcześnie przyleciałem. Więc niby przyleciałem na marne, ale nie na marne, bo będziecie mieli, myślę, fajny materiał z Dumaguete, pozałatwiamy nasze sprawy i tyle. Chłopaki, Bartek jeszcze wypełnia papiery. Zaraz lecimy do firmy, z którą będziemy negocjować ceny drukowania koszulek. Stay tuned. Dumaguete, idziemy zobaczyć, czy da się z nimi dogadać co do koszulek i obicia w ramki tych obrazów. Printing. Yeah.
White logo. Panie się zastanawiają, jak bardzo nas w powietrze wysadzić, czy zarobić na nas 700%, czy 1500%. Zobaczymy zaraz. A może nie jest tak źle. To są właśnie płótna, które Paweł przywiózł już 2 miesiące temu, ja tego jeszcze nie zrobiłem. Różne rzeczy, które wbijemy w ramki i będziemy wieszać na ścianach. I właśnie rozmawiamy z nimi, czy mogą nam to zrobić, czy mogą nam to przybić w ramki i po prostu, żebyśmy mieli to gotowe i powiesić na ścianie. Już się nagrywa? Już jesteśmy tutaj jakieś 20 minut i póki co nie dowiedzieliśmy się jeszcze, ile to będzie kosztować. I w ogóle ciężko się tutaj dogadać co do czegokolwiek. Jedna wielka afera, 5 pracowniczek, a nikt nic nie wie. Pół godziny tutaj siedzieliśmy i nic nie załatwiliśmy, bo podali nam ceny takie, że po prostu w ogóle się tego nie opłaca. Sam nadruk na koszulkę kosztuje 30 zł, plus do tego musimy przynieść koszulkę, więc musielibyśmy wam te koszulki sprzedawać za 100 zł, żeby cokolwiek zarobić jeszcze. Sklep z pamiątkami, może tutaj się uda coś załatwić. Hello? Oni robią dużo rzeczy tutaj fajnych, więc może dadzą radę to zrobić. Ale póki co nikt nie jest zainteresowany. Witamy na Filipinach. Wszystko płynie swoim torem, szczęśliwości, powolności. Co się gdzie tam spieszyć? Przecież czas jest nieskończony. Jak nie dziś, to jutro. Myślałem, żeby zamówić coś takiego, już z nimi rozmawiałem, oni mogą zrobić na zamówienie. Tak jak ta jedynka z żaróweczkami, to można by było wstawić do garażu. Tam do tego chill out roomu, powiedzcie co myślicie, czy to byłby fajny pomysł, tak by świeciło sobie i napis na przykład chill out, powiedzmy taki z paru literek, taki świecący jakiś, tak, o chyba przyszedł ktoś zainteresować się. No to wysłali nas w inne miejsce, w którym może nam to oprawią, iConcept, zaraz tam jedziemy. Jest szansa, że nam tutaj to zrobią, bo pani się pytała w jakie ramki, więc sukces, a najprawdopodobniej tutaj widzę, koszulki jeszcze robią, więc możliwe, że załatwimy i koszulki tutaj. Chociaż to się wydaje jakieś drogie w tym mieście, nie wiem. Ok, zmęczony jestem, ale jest dobrze. Jedna misja w miarę ogarnięta. Pani nie chciała przyjąć, ale w końcu się zgodziła po 5-minutowym namawianiu, bo się bała, że to popęka. Powiedzieliśmy, że na naszą odpowiedzialność, jak popęka, to popęka. Niech tylko to zrobi, żebyśmy mieli chociaż jedną misję ogarniętą. I mamy. Idę naprzeciwko zobaczyć, czy koszulki da się zrobić. Pada nam bateria, więc tyle. Żegnamy się z Dumagette. Peace!